Witam serdecznie. Nasze przygotowania do meczu tak naprawdę z Pogonią rozpoczęliśmy już bezpośrednio po meczu z Ruchem. Od treningu zawsze tak jak to robimy regeneracyjnego, bo ten okres ostatnich meczów jest tak naprawdę w naszym przekonaniu decydują tutaj detale i tak naprawdę przygotowanie motoryczne, determinacja, walka na całym boisku, ambicja i chęć gry za każdym razem o 3 punkty i tak jak ten mecz analizowaliśmy sobie z Ruchem chociażby na samym początku, to troszeczkę zabrakło nam takiej wściekłości przy wykańczaniu akcji, bo rzeczywiście Ruch był bardzo dobrze zorganizowany w defensywie, ale to ta finalizacja naszych sytuacji była za mało, było jeszcze w nas takiej chęci do bicia przeciwnika. Od poniedziałku standardowe przygotowania praktycznie w pełnym zakresie i wszyscy zawodnicy do dyspozycji, także nasza filozofia gry, nasza filozofia przygotowania, nasza filozofia mikrocyklu, tu się nic nie zmienia. Zdajemy sobie sprawę, że zarówno mecz z Pogonią Szczecin, jak i kolejne 2 mecze to są dla nas bardzo ważne, które oczywiście mogą pokazać nasze miejsce, naszą filozofię i nasz sposób gry, że to jest dobry kierunek, a jednocześnie też przygotowania później w okresie przygotowawczym, styczniowe, lutowe, na pewno wtedy przebiegają w spokojnej pracy i wtedy można realizować określone cele. Wydaje się rzeczywiście, patrząc na piłkarzy, których posiadają, rzeczywiście tutaj grając na wyjeździe z nami, mogą zastosować podobną taktykę. Tak? Mają szybkich graczy skrzydłowych, mają szybkiego napastnika, także tak jak powiedziałem, analiza przeciwnika jest bardzo istotna, ale nawołując i wracając cały czas do ostatniego meczu, czy też do wcześniejszych meczów, tak naprawdę wszystko leży znowu w naszym sposobie rozwiązywania sytuacji, w szybkości rozwiązywania sytuacji, w popełnianiu mniejszej liczby błędów technicznych. Wtedy można przyspieszyć grę, wtedy narzucasz swój styl i wtedy jakby możesz stworzyć sytuację nawet przy defensywnym sposobie gry przeciwnika. To jest jakby cel numer jeden. Cały czas jakby pracować nad tą swoją filozofią i ją wdrożyć w jak najlepszym wykonaniu i w jak najlepszej jakości. Wtedy będziemy jakby spokojni o to. Natomiast tak jak powiedzieliśmy wcześniej, tutaj każdy mecz jest walką o życie w tej lidze, widać to. Widać to mecz Pogoni z Legią, widać mecze pod Beskidzie z Pogonią i tak dalej. Tych meczów moglibyśmy przeanalizować tutaj setki i tutaj to są dla mnie te rzeczy, o których powiedziałem na początku, najbardziej istotne.